Po pierwsze, dziękuję za wbicie 150 łap w górę. Po drugie, proszę, tak jak na poprzednim odcinku, na samym początku, obstawcie, ile legend spadnie w tej części openingu. Zaczynamy od 56 skrzynek, moi drodzy, z czego mamy naprawdę sporo unikatów, sporo heroików, więc szansa jakaś tam jest. 56 skrzynek, 56 kliknięć, żeby to wszystko złożyć a jedno kliknięcie dzielicie od zostawienia łapki w górę, o którą bardzo proszę. Może chociaż tymi łapkami w górę przekonamy na no, balera, żeby nas nie wywalił z konta. Ta to otwieramy widzowie Numer jeden. Yes! Numer jeden! Pierwsza skrzynka i to pospolita! I mamy to! Nasza... To jest nasza moc! Stary, to jest nasza moc! I TO INNA LEGA, KURNA! Zostawiłeś łapkę w górę, i dzięki tobie... Stary... To wręcz brzmi jak scenariusz filmu. Poprzedni opening wygląda jak wygląda, w poprzednia część, a drugą zaczynamy pierwszą skrzynką, i to pospolitą, i to z legendą. Nie da się tego ustawić w żaden sposób, ale ja czuję się jakbym teraz miał moc z legy, więc lecimy dalej, stary. Dobra, no dobra. Haha, ha, no dobra. Echem. Dobra, ale. Widzowie, powiem wam tak. Jest pierwsza legenda. Ja obstawiałem w poprzedniej części cztery legendy. I teraz również obstawiam te cztery legendy. I wierzę w to, że te cztery legendy zdobędziemy. Wierzę w to. Wierzę w to, stary. Ay, believe, jak się to mówi po francusku. Dobra. Unikatowe, czyli minimum uni... Dobra, 56 skrzynek, przypominam, jeżeli chodzi o start w ogóle tego, tutaj mamy Herko, okej, okay, dobra, powiem tak, Demonis jedną legę oddał i to już jest dobra informacja, yy, no, to teraz Obłąkany Łowca Orków, moi drodzy, i jego skrzyneczki, najpierw pospolite, czyli legenda, kurde, druga lega, ja nie mogę, ej, to, <ścoughs> to będzie magiczny opening, widzowie. To będzie magiczną penik, nie? To? Nie, no, powiem tak. Jak nie zostawiłeś łapki w górę za to, to zostaw teraz za to. Rozwalamy ten film łapkami w górę. Rozwalamy go, stary. Rozwalamy to. Jak lokatorzy mieszkanie moje mamy. Yy, o co chodzi, powiem ci raz streamku, jak nie, jeszcze nie wiesz. Dobra, kolejna skrzynka, moi drodzy. AŻ MI SIĘ CHCE! AŻ MI SIĘ CHCE! Na poprzednim yy, openingu, poprzedniej części, moi drodzy, straciłem wiarę w to... No okej, okay, nawet herko jakieś spadło. Straciłem widzowie yy, wiarę w to, albo może bardziej taką zajawę, bo ja uwielbiam otwierać skrzynki. No uwielbiam, Mogłem to robić codziennie! Codziennie po 10 odcinków bym mógł wam wrzucać, tylko nie ma z czego. A poprzedni jak nie zniszczył, ale ten odbudowuje, moi drodzy, moje pozytywne nastawienie do otwierania skrzynek. Mamy jakieś herko, tutaj oczywiście minimum unika z tej skrzynki. Powiem tak, dwie legi z demona, dwie legi z tego i lega z tego. No oczywiście to tylko ta i ta, ale i tak oznacza to, że jesteśmy bardzo blisko złożenia stroju, jeżeli chodzi oczywiście o legendę, no bo tych heroików zawsze może brakować nieco, ale heroiki to już jest mniejszy problem. <laughs> Ej, czemu ja złoto otwieram? Przepraszam, tutaj się za, za tego zapatrzyłem. Przepraszam bardzo za tą nagłą zmianę. Jeszcze heroiczny skrzynie, moi drodzy, czyli minimum hero. Także 7 dropów możliwych do zdobycia: 4 Hera albo 3 Legi, i coś z tego dostajemy. Uwaga, hero. Z drugiej heroicznej dostajemy hero, i z trzeciej fajnie by było Lega, nie? Kurczę, peczony. No dobra, trudno. Będziemy to jeszcze oczywiście wymieniali. Także na chileczku, na totalnym chileczku, moi drodzy, mamy jeszcze skrzynki złodzieja. I tutaj, zaznaczam, potrzebujemy jednej legendy, wyłącznie jednej legendy, mianowicie legendarnego hełmu. Czy nam spadnie? Zobaczymy już zaraz, moi drodzy. Zobaczymy to zarownie. Dobra, na razie ze zwykłych zwyklaczki. Jakiś unikacik tutaj na spokojnie się pojawił, jeszcze jakiś zwyklaczek. Czy dobra passa minęła? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie i że za chwilkę jeszcze zobaczymy coś takiego fioletowo-czerwono-różowego, no. <laughs> Dobra, unikatowe skrzynki, czyli minimum unikaty. Mamy jakieś tam herko, także zaraz się połączy, będziemy to zaraz oczywiście składali. Razem z wami, bez żadnych sieć widzowie, jesteśmy na tym openingu jednością. I mamy 6, przepraszam, 5 heroicznych skrzynek ze złodzieja, czyli minimum hero. Więc 7. jeden z siedmiu możliwych dropów do zdobycia. Tutaj mamy dwa herka, póki co, trzecie herko. Czwarte, Herko, i tutaj proszę. Tak, zamykam oczy. Otwieram to. Ty już wiesz, co dropnęło. A ja otwieram oczy teraz. Aha, no dobra. Dobra, no, no dobra, dobra. No dobra, spokojnie, widzę. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Przerzucimy sobie, może to delikatnie. O, właśnie, w ten, ten, ten sposób. Bo będziemy zbierali sobie skrzynki teraz. Właściwie tworzyli te skrzynki, będziemy. 3, 6, no to jeszcze z 2 przerzucimy, może <laughs> dokładnie tak. I powinno już nam wystarczyć. 9 miejsc, jak dobrze jest, jak dobrze liczę, to jest. Mamy tak heroiczną skrzynkę z Dema. Tutaj heroiczną z Obła. Ze złota będą 3 heroiczne skrzynki. Wcześniej, widzowie, było 56 skrzynek do, złodzie do złożenia. 56 razy kliknięć. W ogóle powinna być taka opcja, moim zdaniem. Jak ktoś z Garmory to ogląda, yy, to tak. Yy, dajcie kody dla widzów, żebym rozdawał jakieś smocze łuski na streamie, bo by się przydały. To pierwsza rzecz. A druga, yy, zróbcie taką możliwość, żeby można było to zaznaczyć. Na przykład, nie wiem, kontrol przytrzymujesz i zaznaczasz sobie to, 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 to. to. Klikasz, użyj i dostajesz od razu tych skrzynek, nie wiem, 20. A nie po 1. Przecież to jest katorga totalna. W ogóle, co to. A bo na, nawet jeżeli jest tak, pospolita skrzyna ma kanałowców orgów i masz dwa. To klikasz użyj, albo tutaj wpisujesz sobie, ile chcesz skrzynek wymienić. Wpisujesz sobie czwórkę załóżmy i dostajesz dwie skrzyki, a nie pojedynczo, no. No co to jest za sens klikać 10 tysięcy razy, no. Nie, nie rozumiem tego. Chyba, że wy wiecie, dlaczego to coś takiego jest, że trzeba wszystko pojedynczo klikać, to napiszcie mi w komentarzu. No bo ja tego totalnie nie rozumiem. I na nowym interfejsie chyba jest podobno. Znaczy podobnie, przepraszam. Dobra, mamy tu jeszcze dwie unikatowe. I teraz sobie te skrzynki ułożymy, nie mamy już nic do złożenia i teraz tak moi drodzy, zaczniemy od Demonisa, tu jest Heroiczna, tu to jest Pospolita, Unikatowej nie ma w ogóle, dobra, Unikatowej nie ma, tutaj będziemy mieli Złoda, tutaj będziemy mieli obła zwykłe Uni Hero. I ze złota mamy zwykłe to tu tu tu, 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 tu i tu. Dobra, mamy prześciutko chyba, bo unikatowych z Demonisa nie widzę, więc raczej ich tutaj nie ma, moi drodzy. Szansa na legendę oczywiście jak zwykle przeogromna, szczególnie jak na pierwszej części tego filmu, który możecie zobaczyć sobie na kanale. Uwaga! Pierwszy, pierwsza skrzynka pospolita z Demonisa. Zwyklak. Z drugiej zwyklak. Z trzeciej, moi drodzy, zwyklak. Z czwartej uni, a z piątej hero. Okej, okay, i to Herko w ogóle się chyba połączyło, albo mi się wydaje, chyba się, tak, połączyło się, także pięknie, 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 bardzo mi się to podoba. I heroiczna skrzynia z Demonisa daje nam również Herko, które się połączyło. Teraz przechodzimy do zwykłych skrzynek z obu, moi drodzy, uwaga, zwykła skrzynka z oba pierwsza Unikat, zwykła druga Zwyklak, zwykła trzecia Uni, zwykła czwarta Hero. Także dropy nie najgorsze, jeżeli chodzi o Pospolitą, no bo wiadomo, że tutaj ten rozstrzał itemów jest największy. Otwieramy unikatową, mamy Unii, z drugiej Unii i z trzeciej Unii. No to to był najgorszy drop, jeżeli o to chodzi, bo żadna, żaden item poza rangą tego unikatowego, czy ponad rangą unikatowego nie spadł, ale mamy heroiczne, z oba mamy hero i tutaj legendy nie ma, ale mamy herku, które się połączyło, także będziemy mogli to sobie jeszcze złożyć dalej. I teraz złodziej, moi drodzy, czyli to, czego jesteśmy, czy gdzie jesteśmy najbliżej legendy, chociaż właściwie nie jest demonista też, mamy trzy, trzy legi zdobyte. Także nie ma tragedii i złodzieje, moi drodzy. Z pierwszej skrzynki zwyklak, <laughs> z drugiej Unii, z pierwszej unikatowej mamy Unii, z drugiej unikatowej mamy Hero. Uwaga. O nie. No to teraz mamy Legę. No mamy Hero. No to teraz trzy szanse widzowie na legendy. Uwaga. Hełm legendarny to jest to, czego potrzebujemy. Z pierwszej mamy Hero. Tu zamykam oczy. Otwieram. Raz, dwa, no dobra, no i tutaj też zamknę oczy, otworzę, raz, dwa, trzy, no i dupa. Zbita, że tak powiem, no dobra, to wymieniamy te skrzynki, chociaż ich jakoś kurczę peczone, dużo, cholercia jasna nie jest. Nie no, właściwie to w miarę jest, ale chyba tych heroicznych, zaraz... czekaj, heroicznych będzie. Dwa, trzy, cztery i pięć, jeżeli liczymy wszystkich herosów. Bo to chyba będzie pospolita, unikatowa. Tak, to będzie 5 heroików tylko. No dobra, kolejne skrzynki, moi drodzy. <laughs> Podejrzewam, że tych skrzynek łącznie będzie ponad 200, i to spokojnie, jeżeli chodzi o cały opening, czyli skrzynki, te podstawowe, plus te, które możemy sobie oczywiście powymieniać i stworzyć. Mamy tak skrzynkę ze złota heroiczną, unikatową. Z tego mamy heroiczną, z tego mamy zwykłą, unikatową, tu też mamy unikatową i też mamy zwykłą. A pospolitej ze złodzieja nawet nie mamy, czajcie to? Ale jazda, nie ma pospolitej skrzynki ze złodzieja żadnej. Tu też mamy heroiczną z demonisa, a kurna pospolitej, cholercie jasna za złota nie ma. Co to ma być? To jest niemożliwe, nie? No ale nie ma. No dobra, otwieramy to, widzowie. Najwięcej skrzynek chyba z obła, jak dobrze patrzę, tak na szybko. Dobra, pierwsza skrzynka. Z Demonisa i Zwyklak. Druga unikat. Przypominam, że mamy póki co drobnięte dwie legendy. Ja obstawiłem cztery, więc no, jestem tak w połowie drogi, kurczę, do zgadnięcia faktycznego dropu. I z tej heroicznej również mamy hero, które się połączyło, to nie, ale jedna skrzynka heroiczna z demonisa jeszcze będzie otwierana. Dalej mamy obła, moi drodzy, z pierwszej skrzynki zwyklak, z Wiklaks, unikatowej uni, z drugiej unikatowej hero i z trzeciej unikatowej uni. Mamy dwie heroiczne jeszcze z obła, mamy hero z pierwszej i z drugiej mamy hero. Niestety, legend brak póki co. Otwieramy pierwszą unikatową ze złota, drugą unikatową ze złota i heroiczną. No, nie układa się to tak po mojej myśli, jakbym kurczę pieczony chciał. Mikrofon działa, działa, bo ostatnio cały czas mi go wyłącza. Heroiczna z Demonisa, heroiczna z obła, heroiczna z obła numer dwa i dwie heroiczne ze złodzieja, więc jeszcze ta szansa na legendę jest, moi drodzy. Cały czas szansa na legendę, jest tym bardziej, że to z pospolitej skrzynki pana Demonisa spada nam legenda, numer jeden, Więc nie ma co się łamać. Mamy hero, tutaj mamy uni Złoda, hero obła, hero Złoda i to będzie chyba w ogóle wszystko. Kurczę na tę chwilę. Przerzucamy sobie to, żeby nam się to nie myliło. Chyba tak, już więcej skrzynek. A tu jeszcze jest unikatowa z tego, z demonisa. I więcej skrzynek nie widzę przynajmniej. No, jak nie widzę, to znaczy, że nie ma. Dobra, otwieramy, moi drodzy. Kolejne skrzynki. Uwaga, pierwsza unikatowa z demonisa, druga unikatowa z demonisa i jedna heroiczna z demonisa, która daje nam hero. Niestety, wyłącznie hero. Teraz otworzymy, przepraszam bardzo sobie, no dobra, obła. Heroiczną pierwszą hero, heroiczną drugą hero. Unikatowa ze złodzieja, uni, heroiczna ze złodzieja, hero, druga heroiczna ze złodzieja, znowu hero. Plus taki, że jest to hero połączone no ale minus taki, że i tak nam brakuje jeszcze, kurde, legend, a tym bardziej brakuje nam legend do mojego obstawienia, czy zgodnie z moim obstawieniem, czyli z czterech mamy póki co, no dwie. Mamy jeszcze trzy herośne do otwarcia, <laughs> więc kolejne skrzynki sobie łączymy, no i próbujemy coś skminić, żeby się przybliżyć do tych, moi drodzy trzech, przepraszam, czterech legend, czyli jeszcze dwóch. Tu mamy to, tu mamy to i wszystkie skrzynki w torbie. Kolejne skrzynki, moi drodzy. Z każdej mamy po jednym. Uwaga, z pierwszej unikatowej Unii. z unikatowej ze złota, unikat. I teraz heroiczny, moi drodzy. Zróbmy to na szybko. Raz, dwa i trzy. Dobra, widzę, że jeszcze jakieś skrzynki są do złożenia, ale to jest tak zwane staczanie się widzowie od milionera. Do mieszkania złożonego z kartonu z Biedronki albo z jakiegoś Kauflandu po piwie najtańszym, ponieważ ze 111 skrzynek, a łącznie w tym openingu grubo ponad 200, wylądowaliśmy moi drodzy na tak zwanym skrzynkowym bruku, ponieważ ze złota mamy tylko unikatową skrzynkę. Którą otwieramy i ona nam się nie łączy, więc złodziej na tym openingu na pewno nie dropnie legendy, moi drodzy. Na pewno nie będzie legendy za złodzieja, więc cały czas mamy dwie legi ze złoda i nic więcej. Heroiczne skrzynie mogą nam je, nas, nas jeszcze jakoś uratować widzowie, żeby przybliżyć się do obstawionych czterech legend przeze mnie. Z pierwszej mamy hero, który nam się nie łączy, więc mamy pewność, że Demonis również nie zdobędzie legendy na tym openingu i zostaje nam tylko. Heroiczna skrzynia z obłąkanego łowca orków, którą otwieramy i dropimy z niej heroiczną czaszkę, która nam się nie łączy. I mamy pewność również co do tego, że obłąkany łowca orków nie zdobędzie legendy, więc ten tak. Nie wiem dokładnie ile, będzie to oczywiście w tytułach, ale grubo ponad 200 na spokojnie skrzynek i dwie legendy, co daje nam jedną legendę na ponad 100 skrzynek. Powiem tak, zostawcie dużo łapek w górę, napiszcie literkę K i V w komentarzu, żeby Waler się zlitował i nie odebrał mi zasta. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia być może w kolejnym openingu, albo na kolejnym filmie, ponieważ niedługo będzie film z, może nawet pojutrze, ze wszystkich legend 2022 roku, ponieważ tego filmu zabrakło, ale moi drodzy, będzie. Będzie ten film, dużo zdrówka. Łapka w górę. Po prostu łapka w górę. Pozdrawiam i do zobaczenia na dzisiejszym streamku. No to...